Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ruszamy z kontynuacją tego, co działo się na torze kolejowym, gdzie nie stworzona po prostu, nie z tego świata ciuchcia zabrała mnie w nieznane. Tak zaczyna się dzisiejszy odcinek. Zapraszam do obejrzenia całego, bo będzie się działo sporo ciekawych atrakcji. Batam Bank. Czy warto cię było odwiedzać? Zapraszam do oglądania. Dobrej zabawy! Ale ładnie! No i zobaczcie, jaka sytuacja! Na przeciwka jedzie inny Bamboo Train! I co w tej sytuacji? Zwalniamy, hamujemy. I co dalej? Ja. Dobra. A zatem robimy taką akcję, że zestawiamy teraz pociąg, żeby mógł ten przejechać sobie normalnie. Panowie zbierają wszystko. Teraz przeciągamy dalej. Is it far away from here? No. Destination? Oh, perfect. Enjoy. Thank you. Dobra, czyli już połowa drogi za mną. Nie jest źle. No i znowuż, większa atrakcja. To jest składanie tego pociągu. No i teraz najgorsza robota, panowie muszą wstawić. Z powrotem. Cyk. I już. Okun. O, coś tam nie weszło jeszcze. Proszę, proszę. I byśmy się wykoleili. Wszystko. Stoi. Pan brzydko powiedział po konarsku. Dobra, chyba się udało. Pan kapitan sprawdzi. Dobra. Okun. No to rusza. I to jest atrakcja. Chyba największa, jaka była do tej pory na tej trasie. Tamten podjeżdża. I my ruszamy. Ciekawe, będę miał teraz skrzyżowanie z drogą. Samochody po niej jeżdżą. Czy tam jakiś szlaban będzie? Przejechał. I co teraz? Paść pod takiego traka to żadna przyjemność. Aj, po prostu pan przeprowadza. No bo to jest jakaś droga szybkiego ruchu. Zobaczcie, że to są jakieś jaja. Takie atrakcje, to ja rozumiem. Nawet tam daleko jest. Samochód to za blisko, żeby ten zdecydował się przejść. Dobra, szykujemy się. To jest chyba droga na Phnom Penh. Nie wiem, swoją drogę. Dobra. Jedziemy. Cyk. Motor, czekaj. Dobra, pan popchnął. Skakuje. I lecimy. Dalej. Zbliżamy się do punktu docelowego. Tych wycieczek trochę tu jest. Nawet sklepik jest. Można coś kupić do picia. Tuesday! To będzie 10 minut. Zaczął. 10 minut? So long! Tu nie ma specjalnie nic do oglądania, ale 10 minut trzeba wyczekać, trudno. Nic na to nie poradzę. Tam chłopaki łowią ryby w sieci, no ale to żeście widzieli już nieraz. Rzadziej widzimy, jak faktycznie coś złowią. To słabiutko im idzie. Zarybienie nie za duże.
Tutaj też próbują coś słowić. Ściąga tam sieci, ściąga. Następuje przekładka. Chyba wrócę przed nimi, ale super. Ha, ha. No i kochany, lecimy. No jedziemy. Ma, lecimy, co ja tu będę sterczał w tym słońcu? My hot drink, bo ona... Okay, I will buy you water from you, but I want to go, okay? Let's go. Proszę pani, babi jedna biznesu by nie miała, więc idę kupię od niej coś. Ale nie chcę tu siedzieć w tym słońcu przez tyle czasu. Masakra jakaś. Tam pan kampuje pod sieci. Pokazuje. Water. Dobra, udało się. Nie kupiłem wody, dałem pani, to pani powiedziała, że 2000 za wodę, ale mam wodę jedną, nie będę z tą targał. I dałem te 2000 po prostu. Haraczu, żebyśmy od razu wracał. To lecimy z powrotem. Tą stronę do połowy dojechał, ale ponieważ jechał samochód, zdecydował się na manewr. Zatrzymaj. Startuję i jedziemy. Świetna zabawa. Szybka piłka. W moim wypadku trwało to troszkę krócej niż taka tradycyjna wyprawa, bo nie siedzieliśmy tam na miejscu. No ale to i tak, pół godzinki zajęło mi. Thank you, kończy run, bye bye. Teraz jedziemy dalej. 1:30. To zjem coś, pojadę, pokręcę się po mieście, znajdę coś, gdzieś miejsce, żeby coś trącić. Jadę na pamięć teraz z powrotem. Gdzieś w okolice hotelu, tam poszukam sobie czegoś do jedzenia i śmignę sprawdzić jedną rzecz jeszcze. Ale zatrzymam się, zobaczcie, co tutaj stoi. Co to za wieżyczka? Co to za koncepcja? Zamki na piasku. Śmieszne. Nie da się wejść, zapchnięte. Patrzyłem. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Tutaj taki odcinek Riverside, nawet ładnie zrobiony, taki parczek mały. Betonoza strasznie naprawdę, betonoza. Zamiast zielenią cieszyć, to straszny beton. Podejrzewam, że tutaj gdzieś się, tu się odbywają jakieś imprezy plenerowe, typu festiwale. Rzeka uporządkowana. To w miarę czyste to jest w tej części tutaj, najbardziej chyba reprezentacyjnej nad rzeką. Ale przyznam się szczerze, że tak naprawdę tyle, że może niektóre z budynków, niektóre, tutaj szczególnie w centrum ścisłym, postkolonialne takie, trochę lepiej wyglądają, ale tak generalnie to jest taki bardzo duży kokon. Podobny układ dróg, taki poprzeczny, niska zabudowa i to takie no zapyziałe, to jest chyba najlepsze słowo, jak nie wiem, to opisać. Spróbuję zobaczyć jeszcze na drugiej stronie rzeki, bo tam widzę trochę jest takich hoteli, które wydają się być bardziej exclusive, to może tamta strona, ale byłem już tam na Bamboo Trail po tamtej stronie rzeki, no i wcale lepszego wrażenia to na mnie nie zrobiło. No zobaczymy, może, a nóż widelec. Po tej stronie trochę więcej zieleni, rozsądniej ten park zrobiony jest, tutaj plac zabaw jakiś dla dzieci, plenerowa siłownia. No tutaj to lepiej trochę wygląda. Ale restauracji? No nie mogę trafić, nic. A głodny jestem? Tutaj wjazd do pagody. Całkiem ładny. Nawiązania architektoniczne do Angkor Wat oczywiście. No dobra, przyznam się wam szczerze, że poddaję się. Nie znalazłem tu nic atrakcyjnego. Lecimy z powrotem na tą stronę rzeki. A nóż widelec trafi się jakiś jeszcze jadłodajnie. Proszę bardzo, dzieciaki w kolejce, żeby dostać się z powrotem do szkoły. Jeden wjazd, wszyscy stoją i czekają.
zawalone. Jest tych uczniów tu troszkę. No dobra, ja próbuję się przedostać przez miasto. Będę jechał zorientować się. Na chybił trafił, ale mam takie poczucie, że to dobry właściwy kierunek. Dowiedzieć się, czy jest opcja, żeby wrócić do Siem Reap łodzią razem z motorem. W związku z tym muszę jechać prawie 40 km jeszcze, jakby mało mi dzisiaj było, ale jakby się udało, to będzie niezła akcja. Zrezygnowałem z jazdy do tej wioski takiej nad rzeką. To jest jednak, jakby nie było, 80 km w dwie strony, czyli połowa tego, co dzisiaj dodatkowe, co już zrobiłem. Za dużo, zważywszy, że w perspektywie mam prawdopodobnie jutro powrót do Siem Reap. Znowu już kolejne 168 km. Nie, nie, to za dużo. A jeszcze dzisiaj chcę pojechać do jaskini nietoperzy, do jaskini śmierci. To też jeszcze kawałeczek dość. A drogi, zapewniam was, że są fatalne. I tak czuć po prostu 4 litery. Jezu, boli po prostu. Także wracam, mam chwilkę czasu, albo znajdę jakieś miejsce do zjedzenia czegoś, albo pojadę do hotelu i później do jaskini. Powiem wam, że zjeździłem Batambang, no bo może troszkę przesadziłbym, jakbym powiedział wszerz i wzdłuż, ale w rzeczywistości spędziłem sporo czasu na wyjeżdżaniu w najróżniejsze uliczki, i większe, i mniejsze, żeby móc uczciwie ocenić to miasto. No nie, to nie jest w ogóle mój klimat. Nie chcę mówić brzydkie, niebrzydkie, fajne, niefajne, bo to jest indywidualna ocena każdego. Według mnie to jest dramatyczne miasto, bo nie mógł w życiu mieszkać, wściekłbym się. Powierzchniowo jest spore, ale tak naprawdę tu nic, ale to nic. Jakby nie wiem, ani nie ma takiego centrum, ani nie ma, nie wiem, nawet zjeść nie ma gdzie. Po prostu drama. Wracam do hotelu, złożyć odcinek i później jadę jeszcze do jaskiń. Jestem zdegustowany. Zdegustowany. Przyszedłem kupić wodę tutaj obok hotelu. Zobaczcie, śpią trzy takie. Identyko. I tam trzeci. Identyko. Zbliża się powoli godzina czwarta po południu, a o tej właśnie godzinie otwierają wejście do zarówno tej jaskini nietoperzy, jak i tej jaskini śmierci. Nie wiem, czy uda mi się obie dzisiaj zobaczyć. Postaram się. Boję się, żeby zmrok zaraz nie zapadł. Będę się spieszył. W każdym razie, no jeszcze czekam, tylko mi, żeby mi się tutaj zrzucił, 11 minut jeszcze zostało, żeby mi się zrzucił odcinek, żebyście Państwo mieli co oglądać o 7 rano. Jak tylko wejdzie, to od razu ruszam. Powiem wam, że nie chce mi się wierzyć w to, że te drogi po prostu tutaj takie są. Tak fatalne. No, całe miasto. To wygląda trochę tak, jak Siem Reap w trakcie remontu. No, chcę wierzyć w to, że to jest właśnie trwający remont, a nie drogi takie co dzień, bo to jest masakra. Dramat. Tutaj jest kawałek takiej betonowej w lepszym stanie, ale tak, no to zobaczcie, zjeżdża się na bok i już jest po prostu dramat. To wszystko jest centrum miasta. Słabo. Jestem już prawie na miejscu, ale zatrzymałem się, żeby pokazać wam tą górę, jak ona wygląda z zewnątrz, z dystansu. Jeszcze zostało kilkaset metrów do przejechania, ale to już będzie można. Tak wygląda wjazd. Tak wygląda góra. Monumentalnie. Sporo kiosków, sklepików dla turystów. Wow, o ty w dziuple, zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie rzeźby tu są. O! Okej, okay, Chamtik, zaraz wam pokażę.
ta jaskinia, to jest ta jaskinia, w której żyją te nietoperze. Gdzieś tam w środku. Dostałem informację, że za godzinę mniej więcej będą prawdopodobnie wylatywały, więc sobie wtedy pooglądamy. Ten hałas to tutaj, zobaczcie, co się dzieje. W skale robią pomnik Buddy. Tutaj jakie płaskorzeźby już są też zrobione w skale. Super to wygląda, tylko troszkę głośno. Dobrze, ja będę musiał wejść na górę, żeby pokazać wam jaskinię The Killing Cave, czyli... No zresztą wam to wytłumaczę później wszystko. Zobaczcie, tutaj. Wow! Już warto było przyjechać. A jeszcze do tego coś później zjem tutaj pewnie. Ależ wspaniale. Czyli że co? Czyli wejść na górę to ja muszę iść tędy? Czy że jak? Ty nie gadaj. Tu? I co dalej? Nie, chyba gdzieś dalej. Ładna droga, ale dość ciężka. Miejscami jest stromo. Tu większość ludzi piechotą zwiedza. To dość długa trasa, powiem wam szczerze. Już sporo jadę. Nie, teraz. Tu? Tak. Tam jest jakaś inna, a tutaj mamy kierunek. Dobra, to jadę tu. Oby się udało. Wjechałem na górę, zaraz będę szukał jaskini, ale najpierw tutaj. Nie toaletę chcę pokazać, ale widok stąd. Upa. Ho, 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 ho. Ja pierdziu. Te drzewa troszkę zasłaniają. Ale jaki tam widok jest. O, to są takie owoce, można je jeść. Znam je. Dobra, wystawiam rękę, zobaczcie. Robi wrażenie. Dobra, szukamy jaskini. Zobaczcie, jak tutaj śmiesznie te owoce w reklamówki pakują. Obwiązują. Nie wiem, żeby nie spadały, żeby dojrzały szybciej. Czy zaznaczane po prostu to moje, nie brać. Zatem jakaś grupa ludzi jest tutaj, sprawdzę, czy to jest tu. Tu mamy jeszcze lepszy widok. Ale nie wiem, gdzie jest ta jaskinia do diaska. Dużo ważek. Ale jest kapitalnie pięknie. Ale gdzie? Gdzie jest ta jaskinia? Dobrze, parę słów na jej temat, skoro już tu jestem. Nawet jakbym miał jej nie pokazać. Czyli gdybym jej nie znalazł. Sama nazwa już dość chyba sugestywnie wskazuje na to, co działo się w tej jaskini. To były właściwie dwie jaskinie. Jaskinie, w których w czasie czerwonych Kmerów panowania zabijano ludzi tu na górze i wrzucano ich do jaskini, ponieważ oszczędzano amunicję, więc zabijano w sposób najbardziej bestialski, jak tylko można. Na przykład przy pomocy pałek zwykłych. I następnie wrzucano ciała do bardzo głębokiej studni. Tu w tej górze, tu gdzieś właśnie się znajdują te studnie. Później po przepędzeniu czerwonych Kmerów znaleziono tysiące ciał i szkieletów w tych jaskiniach. W drugiej z jaskiń były ubrania tych ludzi. Szokujące jest to, jak bestialsko ten reżim czerwonych Kmerów tutaj funkcjonował. No nic. Muszę znaleźć tą jaskinię, przecież to są jakieś jaja. Udało mi się namierzyć tą jaskinię. Kiedyś już pokazywałem wam, podobne miejsce jest w Kokongu, chociaż nie chcą się do niego przyznać i twierdzą, że to sceny z piekła są. No, piekło się, ja się zgodzę całkowicie, ale tutaj możecie zobaczyć, to jest więcej obraz mówi niż tysiąc słów.
Zobaczcie, jak to wygląda. Wyrywanie języka żywcem. Masakra. To jest po prostu... nabijane kolcami drzewo, po którym nago kazali wchodzić na górę, a jak nie chciało się wejść, to palami. Kusz. To co pan tutaj tłumaczył przed chwilą, właśnie mówił, że to była wielka misa z wodą, którą gotowano wodę i gotowano w nich ludzi. A jak chciał ktoś wyjść, to masakra. Skąd tym ludziom mogło przyjść do głowy takie okrucieństwo? To jest po prostu, to jest, no nie ogarniam tego zupełnie. Dramat taki, że po prostu... Dobra. Jesteśmy przy tej jaskini. Pewnie wiele lepiej nie będzie niż do tej pory. O, będzie na pewno ciemniej. Tak jak mówiłem, tu jest kilka tych jaskiń. W zależności od... Zaraz tam pójdziemy na dół też. Ale... tutaj mamy wielkie, głębokie jaskinie, tam zrzucano ludzi często żywcem. To chodźmy na dół. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam serdecznie. Chyba się przeziębiłem. O Jezu, przepraszam Państwa najmocniej, ale chyba dała mi się we znaki ta droga. Przegrzanie, w nocy wiatrak. I mam za swoje. Dobrze, niestrudzenie pozostaje tak czy owak na antenie. Kochani, na razie kończymy. Dzisiejszy odcinek poszedł już w niepamięć, albo może zostanie z Wami na troszkę dłużej. Zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego, kolejny odcinek. Będzie jeszcze trochę a propos Batambank? Będzie trochę jeszcze z podróży? Będzie już coś nowego? Również będzie. Życzę miłego oglądania jutro, a dzisiaj piękne dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.